niedzielę, słuchajcie. Tak jest, dobrze usłyszycie, w niedzielę. Gdzie jadę? Nie na zakupy. Grażyna, nie śmiej się, tam ty już myślałaś, że na zakupy. Jadę do szkoły, tak jest. Bardzo, bardzo mi się nie chciało, ale jadę. I cieszę się, że się zmobilizowałam. Wczoraj też byłam zresztą, było bardzo fajnie. Dziś mam nadzieję, że też będzie bardzo fajnie i że wyniosę z tych lekcji to, co chcę, czyli kupę wiedzy, kupę znajomości, bo fajne babeczki ze mną chodzą do klasy, także jeśli ktoś mnie ogląda, a może Ola, czyli kumpela z klasy, z ławki szkolnej, także pozdrawiam serdecznie i co, jadę, bo trzymam w ręce telefon, oczywiście mój statyw, mówię wam, że nie wiem, co się stało, ja go dzisiaj odepnę i zaniosę mężowi. Słuchajcie, ślisko na drodze, ale nie jest źle, a ja widzę pana, który jedzie rowerem, także wow, ja jestem pełna podziwu dla takich ludzi, pewnie po prostu muszą, nie mają wyjścia, także nie dość, że zimno, ślisko, to jeszcze niedziela, a gość jedzie na rowerze, także no, są mi tacy. Miłego dnia dla was, miłego oglądania, a ja już niedaleko szkoły, także cieszę się bardzo. Powiedz dzień dobry. I powiedz, co się wyrobiło, nie? Witam was serdecznie, to już jest nagrywane w poniedziałek. Słuchajcie, mamy gorączkę i nie wiemy skąd, nie? Tak. Tak. Już teraz jest lepiej, bo jej zbiłam, ale miała 38,5 i ona całą noc nam gorączkowała. Niby nic ją nie boli, mówi, że tylko głowa, także w piżamie. Nie głowa, tylko czoło. Czoło. Dobrze, czyli głowa Emila. I zaczynamy ten dzień, a zaczynamy od ogarniania, bo po weekendzie, jak to u nas, jest trochę bałaganu, tym bardziej, że matka była przez 2 dni w szkole. Tak więc zapraszam was na nowy film. Chwilę złości się na chomiki, bo tam też się dzieje. Byliśmy w ogóle w zoologiku po karmę dla papugi i dopytaliśmy się, że możemy oddać chomiki tam właśnie do zoologika, bo one, tak jak mówię, nie mogą się dogadać, bo to są same samce. I pan mówił, żeby dzwonić i przywieźć. Zobaczymy. Tak trochę nam szkoda ich oddawać, nie? Ale w nocy jest głośno, nie? I one się atakują. Dobra, i mi idziemy się troszeczkę uczesać, doprowadzić do stanu i przebrać się z tej piżamy chyba, co? Bo nie zamierzasz całego dnia spędzić w piżamie. Czy zamierzasz? Zamierzam. Ula Boga. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Może i ładnie, ale minus 12. Słuchajcie, idziemy. Ptaszyną nasypiemy, nasypię tutaj. O tak. Nie wiem, czy tu któraś przyleci, bo na razie tutaj nic nie widzę. Na drzewie nie ma nic. Mój szalony pies dostał głupawki oczywiście. Chodź, kubku. Chodź, Jezu, jakie przewalone. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na wiosnę, ale teraz to już nawet nie chcę ruszać, żeby nie połamać. I tak, nie chowamy naszych siedzeń, bo tu się ktoś pytał. Nie, wszystko przewalone śniegiem, ale tak co roku. Ale jest to bardzo wytrzymałe, nic się temu nie dzieje. Ciekawa jestem, jak nasze roślinki. Pięknie, nie?
Ale tak jak mówię, rano było minus 12, teraz to nie wiem, ile jest, bo nie chcę wiedzieć, ale słońce wyszło. O tam. Widzicie słoneczko? Patrz, jaki dorwałam w Biedronce szampon dla Emilii. Ładny, nie? Taki to bym mógł być nawet na prezent. A nie, tak jak za czasów Briana i Filipa, słuchajcie, to były same tylko Bambino, nie? Ekstra. Słuchajcie, to tylko jedna część pokoju Emilii. I tym się bawiła już dziś. Tu nie mogła zdecydować się, którą opaskę ubrać, więc pewnie wszystkie wykipciła, przeszukiwała, nie wiem. Tragedia, tu widzę LOL. A, tu przygotowała mi, mówiła, że przygotowała dla mnie zabawki, bo już jest za duża. I musi je oddać innemu dziecku. Tu jak mówię LOL, tu jakieś na samochodziki. O, właśnie, to jeszcze wam pokażę. 24 dni do Wigilii, czytamy co wieczór. Fajna. Znaczy Emilia, już powiem wam, że ona już ją dobrze zna, bo ją czytamy chyba czwarty rok. Ale i tak, jak przychodzi ten czas, to ona właśnie lubi. A druga sprawa, to tutaj leży mi termometr. Ten elektryczny, bardzo szybki. Ja wam pokazywałam, jak go kupiłam. Sprawdza się u nas. I nie muszę budzić dziecka, żeby zmierzyć temperaturę, bo trzeba było pod paszkę. Choć pewnie tamte były najlepsze, te rtęciowe. Ale mimo wszystko spoko się sprawdza. Baterię wymieniam i działa. Także wiecie co, ja tego na razie nie sprzątam. Udam, że tego nie widziałam, bo ona i tak tutaj wróci i pewnie dowali, a wieczorem będziemy po prostu tak jak zazwyczaj sprzątać. Czasem powiem wam szczerze, że po prostu robię ścieżkę i mówię dobranoc, a na drugi dzień sprzątamy, bo jak nie mam siły, to co zrobisz, człowieku? No nic nie zrobisz, mając małe dziecko. Tak to jeszcze wygląda, jeszcze dziewczynkę. A więc tak, obiad ugotowany praktycznie już w całości. Ups. Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że ten krem z Action z ostatnich zakupów, ja mam taką pandzie, ale tam były jeszcze inne wzorki tych opakowań, za grosze, ale powiem wam, że bardzo, bardzo ładnie, intensywnie pachnie. Nawet wczoraj, jak smarowałam w szkole ręce, to dziewczyna z drugiej ławki, w sensie z ławki za mną, pytała się, co tak ładnie pachnie. No właśnie mówiłam, że ten krem. Pies też tu jest. Jeśli byście się pytali o Emilię, to tak jak widać ożyło moje dzieci i czuje się już całkiem dobrze, nie? Myślałam nawet, że może byśmy pojechały do Emilka na pocztę, wyślemy te kartki świąteczne, co? Do paru osób. Tak. A w ogóle to musimy wam pokazać jeszcze kartki świąteczne. Nawet Emila dostała, nie? A wiem też, że będzie więcej tych kartek dla Emilii, bo jeszcze tutaj od babci Irenki ma przyjść, albo już przyszła, tylko jest jeszcze w naszej skrytce. Także dobra, idziemy po kartkę. O kurczaki, będzie nas prześwietlało. O! O! Mówię wam, że jest wściekłe słońce. Chodź tutaj z boku. Chodź tu z boku, bo tam będzie słonko nas prześwietlało. Papugę słychać. Moja pierwsza. Twoja pierwsza, tak jest. Pokaż, jaką masz piękną. Tu widzą potem. Beata. Tak, mamy ciocię Beatę. Ciocia Beata z Mielca, dziękujemy. I to jest taka dwustronna. I tą karteczkę dostała Emilia od cioci Beaty. Folia. I tam jest taki piękny wierszek. Emilia mówiła, że pokaże ją pani w przedszkolu, tak? Tak. Tak? I będą się dzieci uczyły wierszyka, tak? Tak. A ja dostałam też od Beatki taką piękną, bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście tak jak zawsze życzeń nie czytam tutaj publicznie. To są moje i tylko moje. Jeszcze się tam wgnieździł, chciałaś? No. Jeszcze on musiał wleć. A tutaj też bardzo niespodziankę, niespodziankę sprawiła mi Ewcia. Moją może Ewka, nasza Ewka. Jeszcze raz. Mama, moją może przeczytać. Dobra, to przeczytamy, widzą. A co? A tutaj mamy taką piękną od Ewki. Ewka, bardzo, bardzo ci dziękuję. To jest też stara moja dobra widzka. Ej, ten pies cały czas się mi wyprosił. On już padał się. Dobra, Emila, przeczytamy. Dla wyjątkowej Emilii. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, kochana. Pada śnieg, suną sanki. Jest? Jest renifer i bałwanki. Tak, śnieżki z nieba spadają. Życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą. Niech te święta będą. Wyjątkowe. A prezenty odlotowe. Pani ciocia Beata. Także Emila normalnie jest gwiazdą na YouTubie, dostaje swoje kartki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Emila, powiedz dziękuję. Pójdź buziaka ciotce. O, no. Także dziękuję ślicznie i oczywiście w tym tygodniu sprawdzę jeszcze
moją skrytkę pocztową, żeby zobaczyć, czy coś tam jeszcze jest. To było mało, mamy, tak, no. Ale jak jest coś większego, to pani trzyma tam u siebie z tyłu, także. Ale nam wystarczą małe, małe karteczki, które dają nam dużo, dużo radości. Tak? Tak. Piszemy kartkę i jedziemy na pocztę i idziemy na zakupy, bo ty się już dobrze czujesz chyba, nie? No właśnie. Nie masz żadnej gorączki, nie wiem co to było, słuchajcie, nie mam pojęcia. Może jakieś osłabienie, bo wczoraj się w emocjach, bo byłaś u babci, widziałaś się z kuzynkami, tak? Przyjechała część rodziny z Anglii, także Emila mogła się zobaczyć ze swoimi kuzynkami. No właśnie, szukali. No, tak jest. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No i po co to było myć tę kuchenkę, słuchajcie, pewnie mi nie uwierzycie, ale tak, myłam ją przed chwilą, znaczy no jakoś tam pół godziny temu. I zobaczcie, jak to wszystko wygląda, dlatego że smażyłam sobie tutaj kiełbachę do mojej zupy fasolowej, ale tu chciałam Wam powiedzieć, że gulasz wieprzowy z Thermomixa to jest jakiś obłęd, po prostu pyszota, zobaczcie, jaki jest gęsty. A to jak jest świetnie doprawiony, uwielbiam takie rzeczy. I teraz wiem, że będę go gotować na pewno częściej, bo jest pyszny. Nie jest tego dużo, było trochę więcej, ale zjadłam, dobra, spoko. Ale dla nas w zupełności wystarczy tak na raz i nie będzie marnowania. Tu już mi woda wrze na mój makaron, bo dzisiaj akcja gotujemy na całego i mam nadzieję, że przynajmniej ta fasolowa i ta zupa pomidorowa będą jeszcze na jutro, a dzisiaj jeszcze wrapy, bo mam kotlety, po prostu kotlety z wczoraj, ubite, usmażone i zamieszam je w te wrapy i też będzie, a co? A może jeszcze makaron zostanie, to mam truskawki, o widzicie? O, 5 dań jak nic. Prawie jak na Wigilię, nie? Nie było zbyt dużo pytań, to już Wam mówię, że powiem tak, tutaj jest naprawdę sporo przepisów na te gulasze i można było sobie tam szukać i szukać, ale ja właśnie zrobiłam ten, który polecała na swoim kanale Arleta Warthaus. Zachęcam, obejrzyjcie. I właśnie to jest ten. I już Wam mówię, co będzie, bo za chwilę będziecie się pytać, co tam takiego było. Ja nie dałam tego pieczywa, ale dałam ząbek czosnku, dałam olej. To jest ta właśnie wieprzowina. Zobaczcie, ona w takie malutkie plasterki. I ona była tutaj duszona w Thermomixie. Puszka pokrojonych pomidorków z puszki. 400 gramów albo 400 gramów pomidorów. Cukinia, czerwona papryka, nie miałam oliwek, bo gdzieżby w moim domu oliwki, to ja bym zeżarła zaraz. 400 gram wody i dwie łyżeczki przyprawy gyros i ona chyba robi robotę. I oczywiście te pomidory. Pół łyżeczki soli, ja dałam właśnie pół, bo się bałam, że przewalę. Pół łyżeczki pieprzu, 20 do 40 gram, ja dałam 40 koncentratu pomidorowego. I jedna łyżeczka, ja tutaj dałam po prostu kostkę bulionu i puszka kukurydzy konserwowej, pyszne, po prostu pyszne. No i wiadomo, musicie wcześniej mięsko obsmażyć, potem tę wodę i te wszystkie specyfiki dodawać. Na końcu dodajecie właśnie te kukurydze. Pychota dostaje, no po prostu jest to gęste. Nawet nie wiem, o co chodzi z tą bułką, ale pewnie do przegryzania, nie wiem. Na pewno, bo ja jej tu nie widziałam, żeby ją tutaj dodawać. Poczekajcie, no chyba tak, to będą, albo to będą właśnie takie, wiecie, te kwadraciki do posypania z tej bułki, nie wiem, nie dawałam, zrobiłam całą resztę, pyszny i bardzo, bardzo szybki. Ile tutaj pokazywało? Całkowity 50? Nie, chyba nie, jeśli sobie wcześniej przygotujecie, to nie będzie aż 50, jeśli macie termomiksy. A jeśli nie, no to normalnie patelnia, garnek i jedziecie, ogień, pyszota. Słuchajcie, znowu mi z tego nagrywania to takie wielkie G wyszło, bo jak wiecie, Emilia jest taka, zaczęli się wszyscy schodzić i powiem Wam, że już teraz wszyscy są, właśnie słyszę, że Filip w ogóle przynosi drzewo, mąż będzie palił chyba w kominku, nie wiem, może w centralnym, nie wiem jak to będzie, bo nie tyle, że jest zimno w domu, tylko po prostu chcemy, żeby to było przepalane, nawet o to chodzi, żeby w tym kominie, po tym kominie się tam nie lało, bo to my mamy jeszcze do tego, możemy włączyć sobie tą klimatyzację i też będzie ciepło, bo to w lecie chłodzi, w zimie może grzać, więc spoko, jest się czym uratować. Właśnie widzę, że Wy tam widzicie, słabo to widzicie, za chwilę Wam pokażę jednego właśnie ze skrzatów, bo tutaj mówię jednego, bo tutaj jest, no, patrzcie się jaki wielki, ten pan, którego kupiłam w zeszłym roku chyba, albo 2 lata temu, w Biedronce, na wyprzedaży poświątecznej już, także ja Wam mówię, atakujcie, a tu jeszcze jest kolejny, taki,
który nie ma oczu. Nie wiem. A, tamten też nie ma oczu. O, widoki. Nie widzicie, copki im normalnie poopadały, widzicie? Ale są bardzo, bardzo ładne. Tutaj jeszcze przyniosłam sobie i muszę udekorować jeszcze dom. Tak pomału znoszę te wszystkie moje pierdoły, jakby tu ktoś z Was powiedział. Mam też mój wianek na drzwi, ale w tym roku będzie on raczej w środku, bo na zewnątrz, chyba że wsadzę w ten, też by ładnie wyglądał, w ten, który dostałam od Beaty. Jakbym wsadziła go do środka, może tak to zrobię. I na zewnątrz powieszę. I tak, tutaj jest jeszcze tysiąc innych, choćby ten dziadek do orzechów. Tych ozdób naprawdę mam sporo, ale to jest teraz mało ważne, to w ogóle jeszcze mam pościel. Ta pościel będzie, jest przygotowana, zaraz ją troszeczkę przeprasuję, bo jutro przywożę moją mamę do nas i chcę przygotować właśnie jej łóżko, może już właśnie w takim świątecznym nastroju troszeczkę, żeby miała. I powiem Wam, że Emilia właśnie zasnęła na dole, dlatego ja tutaj nagrywam, do Was gadam, bo ona zasnęła sobie tam na dole na sofie. Ja wiedziałam, jest po prostu coś tam się w niej kluje i mam nadzieję, że nie wykluje się nam na same święta, bo nie miała gorączki, ale jednak nie wyglądała mi na całkiem zdrową, więc czekam. Czekam my też na okulary, byliśmy wybrać te okulary z mężem w piątek i... Emilia, słuchajcie, chcieliśmy jej całkiem inne wybrać, chcieliśmy, żeby były to takie druciki okrągłe, złote, tak jak na początku było właśnie mówione, bo jej też się podobały, ale pan w optyku powiedział nam, że ona jest żywiołowym dzieckiem, że ona... Będziemy po prostu z tymi okularami biegać co chwilę do optyka, bo będą się... Wszystko będzie się luzowało, że wszystko będzie raz wyżej, raz niżej i że po prostu dorobimy sobie tylko problemu niepotrzebnego. No a optyk ten jest jakieś 15-20 km od domu, więc faktycznie trzeba było się zastanowić nad tym, co gość mówi, bo on się na tym zna. Jest optykiem od wielu, wielu lat, więc Emilia sama sobie wybrała takie delikatne, różowe te okularki. Mnie osobiście się bardzo podobała w granatowych, no ale Emilia się odwróciła i powiedziała do mnie: słuchaj, mamo, ja będę chodzić w tych okularach, nie ty, więc mi się mają podobać. I słuchajcie, ja z mężem zaczęliśmy się śmiać, że okej, że ma rację absolutnie, to jej się mają podobać i na tym właśnie zostało. Będzie miała delikatne różowe, zresztą ona się wam na pewno pokaże, jak przyjdzie. Przyjdą te okularki, mam nadzieję, że już przed świętami będą. 640 zł zapłaciliśmy za okulary. Ma takie szkiełka, w których będzie wyraźnie widziała. Mam nadzieję, że to ten wzrok, bo to mamy marzec, kwiecień, odwiedzić znowu okulistę, żebym mógł porównać, czy to idzie w dobrą stronę, czy czasem nie trzeba jeszcze mocniej dziecku do... po prostu dołożyć. Tutaj się doświetlam, w ogóle mogę być blada. Zresztą jestem już pewnie blada, bo jestem też już trochę zmęczona tym dzisiejszym dniem, ale tak jak mówię, jeszcze muszę przygotować pokój, bo jutro zabieram mamę do siebie. W piątek też przyjeżdża mój brat z Irlandii, więc będziemy się pewnie mogli gdzieś tam zjechać, zobaczyć. I to też jest fajne. Część rodziny ze strony męża już z zagranicy zjechała, część dopiero zjedzie. Dajcie znać, czy będziecie mieć swoich bliskich, którzy mieszkają za granicami, czy Wy po prostu może też oglądacie mnie z zagranicy i zjeżdżacie do Polski na święta. Jakie macie w ogóle plany na święta? Jak to, czy będziecie mieć Wigilię w domu, czy nie? My będziemy mieć raczej u siebie. W tym roku też mieliśmy już u siebie. Więc w ogóle super. Dla mnie najlepsza w ogóle Wigilia to była wtedy, kiedy się Emilka urodziła i była taka maleńka i ja mówię 20 urodziłam, przyszłam 23, tak, a 24 była Wigilia, więc to było fajne, bo to było tak totalnie na spokojnie, na luzaka. Co było na stole, to żeśmy to zjedli i to, co przygotował praktycznie mój mąż, bo to mąż wtedy przygotowywał Wigilię, to było takie małe, ale bardzo spokojne. No i wtedy właśnie cieszyliśmy się, że jesteśmy już po tym porodzie, że już jest wszystko ok i ta mała w tym wózku sobie leżała obok przy stole. Byliśmy w komplecie bez zbędnego zamieszania, bardzo, bardzo spokojne, wręcz chillowe święta i takie chyba były na spokojnie, najlepsze po prostu, bo bez żadnej tej krzątaniny, bez tego wszystkiego i bez tych mycia okien, bez tego całego sprzątania, bo oczywiście ja wtedy z wielkim ruchem pojechałam, wcześniej nie sprzątałam, bo się nie dało, bo źle się czułam, więc takie święta były jak najbardziej ok, więc nie zachorowujcie się, bo mówię, wszyscy chorują, nie zacharowujcie, czyli nie przepracowujcie. Znowu mi ktoś napisze i to jest ta, co nie umie siedzieć, słuchajcie, ja wiem, że ja mam problem z tym, żeby siedzieć.
bo nawet na tych zajęciach wczoraj i w weekend w szkole było bardzo fajnie, ale też tam dopowiadałam, zgłaszałam się, bo po prostu ja nie umiem usiedzieć na dupie i tyle w tym temacie. Słuchajcie, dziękuję Wam za dziś, nie przedłużam, to nie ma sensu. Mam nadzieję, że mimo tego, że mama będzie w domu, to uda mi się do Was odezwać, nagrać jakiegoś vloga, że może coś ciekawszego będzie, choć ja Wam tego nie obiecuję, bo takie dni jak u mnie, ja Wam pokazuję tylko część dnia, nie widzieliście tak jak dzisiaj, że ja prałam, że ja mam podłogi, no wielu spraw nie pokazuję, bo to takie zwykłe, normalne, być może byłyby nudne, pokazałam Wam kawałek sprzątania. Miłego wieczoru, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki.